Witajcie kochani, pozdrawiam Was z Empire. Mamy bardzo dużo zapytań o tę naszą sterylną salkę, więc postanowiłam, że po prostu nagram Wam filmik i pokażę, jak to wygląda. Postawiliśmy ją parę dni temu, zanim jeszcze weszło zarządzenie o ograniczonym ruchu, ale skoro ściana stoi, a Wy jesteście chętni, no to pokażę Wam, jak to wygląda, jaki był pomysł w ogóle na całe to przedsięwzięcie. Więc zanim wejdziemy do tej naszej sterylnej salki, macie możliwość odkażania swoich rąk. To są też rzeczy, które do odkażania instrumentów, ponieważ salkę po każdych zajęciach odkażamy wszystko. Słuchawki, mikrofony, pulpity, właściwie klamki, oczywiście włączniki, wszystko, co tylko jest możliwe do dotknięcia, to jest odkażane. No i moi drodzy, tak to mniej więcej wygląda. Sala jest podzielona na pół. Jesteśmy teraz w części dla ucznia. Kiedy jest zajęcia, są z pianina, z perkusji, wtedy wstawiamy tutaj odpowiedni instrument. Jednego dnia odbywają się jedne zajęcia, właśnie po to, żeby nie generować ruchu w szkole, więc faktycznie chcemy, żeby nie było więcej niż dwóch osób w ciągu jednego dnia w szkole. A po drugiej stronie siedzi sobie nauczyciel za szybą, za drzwiami z podwójnymi uszczelkami, żeby absolutnie nie mieć żadnego kontaktu, żeby żadne bakterie, wirusy nie przedostawały się. No i cóż, sporo z Was chce skorzystać z tej sali, więc jeżeli macie ochotę na te dwuosobowe gromadzenia, to zapraszamy Was. Dla nas jest to naprawdę bardzo ciężki czas, podejrzewam, że jak dla większości zresztą. Więc mam nadzieję, że wkrótce to się skończy i będziemy się mogli zobaczyć normalnie i na żywo. A póki co ratujemy się jak możemy, prowadzimy zajęcia online, uruchamiamy salkę. Odbywają się w niej wciąż zajęcia. Dla niektórych jest to wyższa potrzeba życiowa, więc kto tak uważa, to zapraszamy serdecznie. Jeszcze raz życzę wszystkim, nam i Wam, żebyśmy się jak najszybciej mogli zobaczyć normalnie. Buziaczki!